Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj w takiej skrótowej formie omówić dwór pucharów od asa do dziesiątki. Najpierw może zaczniemy od tego, że puchary są związane przede wszystkim z uczuciami, emocjami i miłością w tarocie. Wiążą się z wszelkimi stanami duchowymi. Jest to żywioł wody, która to jest początkiem życia. Często bywają nazywane pucharami, kielichami, kubkami. Mogą symbolizować wszelkiego rodzaju wrażliwości, spokój, miękkość. Jest to pierwiastek kobiecy, więc intuicyjny. Mówią o uzdolnieniach artystycznych, umiejętnościach współodczuwania, wszelkiego rodzaju emocji. Przygotowują bardzo często człowieka do miłości i do rzeczy z tą miłością związanych. I generalnie należy pamiętać, że ten dwór jest związany właśnie z uczuciami, emocjami i miłością. Zaczynamy od asa. Asy są reprezentantami każdego z żywiołów, czyli tutaj as pucharów będzie takim totalnym reprezentantem żywiołu wody, żywiołu związanego z emocjami, z miłością, z uczuciami właśnie. Reprezentują początek, inspiracje, pomysły, okazje. Jest to potencjał do. Należy tak zapamiętać asy. I as kielichów mówi często o nowych relacjach międzyludzkich, o jakimś nadchodzącym nowym związku, o czymś, co ma się dopiero wydarzyć. Czasem pokazuje reaktywację starej relacji w zupełnie nowej formie. Mówi również o obudzeniu intuicji, o takim początku dosyć szczęśliwych czasów. Oczywiście pokazuje wrażliwość na emocje, taką potrzebę bycia kochanym i kochania. Jeżeli pytamy o jakąkolwiek sprawę, to wskazuje, że w danej sprawie, w danym aspekcie, to właśnie główną rolę będą odgrywały emocje i uczucia. Jest to taki związek, który dopiero się pokazuje, dopiero się wyłania i jesteśmy na początku związku i początku jakiejś relacji. No i przechodzimy do dwójeczek. Dwójki mówią generalnie o współdziałaniu, o polaryzacji, o dwoistości, o wyborach, czasem o bilansie. I tutaj, jeżeli chodzi o dwójkę pucharów, to jest takie często emocjonalne współdziałanie, takie zrównoważenie między przeciwieństwami. Również pokazują miłość, czasem uczucie platoniczne, przyjaźń, harmonię. Ja nazywam tę kartę kartą zaręczyn. No wiadomo, po zaręczynach małżeństwo, które może nieco później nastąpić. Pokazuje się ta karta dla tego rodzaju związku, gdzie partnerzy są partnerscy, gdzie w związku jest zachowana równowaga pomiędzy kobietą a mężczyzną, moje, twoje, pomiędzy fizycznością a duchową miłością. I to jest taki moment w życiu, kiedy wiemy, że już nie do końca chcemy być sami. To też życie towarzyskie, dosyć intensywne i taki moment, kiedy już nie chcemy i nie musimy być w pojedynce. No i przechodzimy szybciutko do trójeczek. Trójki generalnie reprezentują szybkość, obfitość, grupę. Tutaj już wychodzimy poza asy, czyli poza jedność, poza dwójki, czyli poza dwoistość. I właśnie to jest taka grupowa energia. I jeżeli chodzi o dwójkę pucharów, to mówi często o szczęściu, o radości, o święcie, o imprezach, celebrowaniu, o obfitości, przyjaźni. Sprawy mogą zostać zakończone bardzo pozytywnie.
Jest to taka karta, która pokazuje czasem zakochanie, ale takie lekko marzycielskie, tęsknotę za miłością, tęsknotę za tym, żeby stworzyć związek, ale taki związek radosny, lekki. Owszem, może pokazywać miłość nie do końca spełnioną, ale z drugiej strony dla związku często mówi o nadejściu zmian w postaci trzeciej osoby, czyli bardzo często dziecka. Natomiast w swojej negacji może pokazywać niestety trójkąty, czyli trzecią energię w związku. Często ostrzega przed spółkami, przed sprawami biznesowymi, które wymagają uczestniczenia innych osób, ale mówi o obfitości, o nadmiarze, o rosnących uczuciach. Tutaj przy tej karcie łatwo przedobrzyć, ale jest to karta dosyć radosna i pozytywna. No i rządzą tutaj prawa serca, a nie prawa rozumu. Jeżeli chodzi o czwórki, to z samej numerologii czwóreczki reprezentują stabilność, formę kwadratu, czy coś jest objęte w ramy. Są to praktyczne osiągnięcia. Jest to karta, jest to cyfra ziemi, więc mówi o tej stabilności i stabilizacji. No, na czwórce pucharów widzimy mężczyznę, który jest smutny, siedzi pod drzewem, podawany jest mu kielich, a on tego kielicha nie bierze. Może to mówić o apatii, niezadowoleniu, wycofaniu się, ale również medytacji, trochę takiej nudzie, zmęczeniem życiem, zmęczeniem związkiem, mimo przyjemności jakiegoś rodzaju niezadowolenie. Ale z drugiej strony czwórka jest cyfrą pełni, czyli tutaj może być to pełnia uczuciowego nasycenia w przyjaźni, w miłości. Są to stare, dobre małżeństwa, stabilne związki, byleby nie przejść właśnie w tą stagnację i nudę. Może być też zderzenie emocji z ziemią, czyli z takimi twardymi realiami. I tutaj przy tej czwórce powstaje pytanie, co zrobić, żeby dalej egzystować w dobrej formie. Co zrobić, żeby uczucie nie utknęło w martwym punkcie i nie zmieniło się w stagnację i niechęć. Przy tej karcie należy nieco uważać. Piąteczka pucharów. Piątki jako energia cyfry reprezentują zmianę, wyzwania, walkę, konflikt, załamanie, szybkość, energiczność, ale również wszelkiego rodzaju nerwowość. No i tutaj przy piątce pucharów widzimy smutnego pana, zadumanego nad przewróconymi pucharami, czyli no właśnie taka strata, jakaś niemożność widzenia pozytywów w jakiejś zaistniałej sytuacji. Rozczarowania, wszelkiego rodzaju lęki. Może ta piątka pucharów mówić o kłopotach z wodą jako z żywiołem. Generalnie piątki mają tą tendencję żywiołową, kłopotów z żywiołami. Mam to też przewrażliwienie, histeria, pozamykanie się na to, co dobre, szklanka jest do połowy pusta. Taki pęd do autodestrukcji. Możemy sobie nakręcać swoje zło życzenia sami na własną skórę. Jest to karta smutku i rozczarowań przede wszystkim. No i kolejna karta, szósteczka. Tutaj szóstki jako szóstki to jest harmonia, triumf, taki możliwość, energia. I w szóstce pucharów, która jest kartą pokazującą przeszłość, to zderzenie z tym, co było, możemy mówić o miłych wspomnieniach, o radości, o przyjaźni, również o dzieciach, właśnie wspomnieniach z dzieciństwa, z przeszłości, powrotach osób bliskich. Jest to miłość bezwarunkowa, wszechogarniająca, taka rozkwit emocji, idealne miejsce na spotkania, idealny czas na to, by kogoś spotkać. Takie łatwe kontakty z ludźmi, poczucie bezpieczeństwa w związku, dobrobytu, wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb. W sprawach zawodowych to może być ciepła posada. Wszystko jest ogarnięte, jeżeli chodzi o sprawy materialne, ale taka negatywna sprawa
tej karty, strona tej karty, to jest to, że te powroty niekoniecznie muszą być bardzo dobre i korzystne, a mało tego, w sprawach zawodowych możemy wejść w takie miękkie, ciepłe bagienko, z którego bardzo trudno będzie się wydostać. No i siódemeczki. Siódemka jako cyfra numerologiczna to jest taka wewnętrzna praca, jakieś drobne trudności, zmaganie się z czymś, ale jednocześnie duża intuicyjność, wrażliwość, ezoteryka. Tutaj siódemka kielichów jest kartą wyobraźni, kartą marzycielstwa, fantazji, pewnego rodzaju wyborów, ale tworzenia również iluzji. Takich marzeń, zamków na piasku, nie jest konkretnym uczuciem, jest flirtem. Są duże plany, ale nie są one realizowane z powodu bezczynności. To są bardzo często uczucia platoniczne, dużo się mówi, mało robi. Mogą być uczucia wybujałe ponad miarę, ponad realizm, a niekoniecznie jest dane ziemskie spełnienie danym związkom. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy mieć jakąś muzę czy osobę, która nas nakręca artystycznie, to właśnie tu siódemka pucharów inspiruje do pisania wierszy, poematów i werteryzmowania. Idealizujemy swoją bliską osobę i na pewno ta karta nie sprzyja robieniu pieniędzy, o ile jeszcze w uczuciach i artyzmie może być w miarę pozytywną kartą, jeżeli cokolwiek zrobimy, to w robieniu pieniędzy niestety nie jest najlepsza. No i przechodzimy do ósemeczek. Ósemki są bardzo czystą, fajną energią. To jest ruch, to jest zmiana, to jest dawanie, branie. To są możliwości, jest to cyfra również takiego uziemienia i konkretu. Jeżeli chodzi o ósemkę kielichów, może ona nie jest za dobra, dlatego że czasem mówi o wycofaniu się z czegoś, tylko często wycofujemy się przy niej z takiego negatywnego stanu, czy samotności, czy złego związku. Odwracamy się plecami i idziemy w swoim kierunku. Ta decyzja została podjęta. Upadają tutaj wszelkie sprawy, które mogły wydawać się dla nas ważne. W tym momencie zostawiamy je w połowie i wiemy, że już skórka nie jest warta wyprawki. Ósemeczka kielichów mówi o tym, że w momencie, kiedy już nie da się czegoś przeforsować, należy po prostu od tego odejść. To jest takie przejście na drugą stronę. Tutaj człowiek jest targany przez wewnętrzne konflikty, jakieś rozterki, ale generalnie idzie w kierunku polepszenia. Oczywiście jest przy niej szansa, by wejść na właściwą drogę. Może mówić o pasjach, o pożądaniu i ważne, żeby tutaj przy tej karcie coś działać, bo niedziałanie może grozić wybuchem. Tutaj są wszelkiego rodzaju wielkie zaangażowania i nic nie jest łagodne, ale jednocześnie niekoniecznie dobre. To takie są wewnętrzne konflikty, które właśnie dojrzewają, trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie. W sprawach zawodowych konieczność reorganizacji, przekwalifikowania się i zmian. Czasem takich zmian, które pokazują zostawienie, czyli bankructwo pewnych materialnych rzeczy i zaczynanie zupełnie od początku. Emocjonalnie jest to taka nasza wewnętrzna niezgoda na funkcjonowanie tego świata. Tak to bywa przy ósemce pucharów. Jeżeli chodzi o dziewiątki, dziewiątki reprezentują koniec cyklu, to są jakieś wnioski, to są jakieś osiągnięcia. To również bardzo magiczna cyfra. I jeżeli chodzi o dziewiątkę pucharów, jedna z lepszych, radośniejszych kart mówi o ciąży, o dziecku, o narodzinach chłopca, o spełnieniu życzeń, radości, zadowoleniu, dobrym podsumowaniu związku, całkowitym spełnieniu, dobrym zdrowiu, pomyślności emocjonalnej i zawodowej. Powodzenie, szczęście, pomocni ludzie, bardzo twórcza i płodna miłość. W ślad za tą miłością idzie dobrobyt. Miłość taka głęboka, miłość zmieniająca dwoje ludzi. Dobrobyt wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o materialne sprawy, ale z drugiej strony może ostrzegać przed wszelkiego rodzaju sektami i dziwnymi zgrupowaniami. Jeżeli chodzi o dziesiątki, dziesiątki to jest takie podsumowanie podsumowania.
zakończenie, kompletność cyklu. Poza dziesiątką już nic nie mamy w kartach Tarota. I kwestia, czy z pewnego piedestału potrafimy dalej coś zbudować, czy mamy pomysł na siebie. Jeżeli dotyczy to dziesiątki pucharów, to oczywiście szczęście, rodzina, optymizm, duże zadowolenie, szczęście rodzinne, ale czy potrafimy się tym cieszyć i czy mamy te dalsze plany na przyszłość? To są spełnione marzenia, to jest bardzo dobry związek, często dwoje dzieci. Miłość, która nie jest wymagająca, jest taka szczera, nikt nie myśli o sobie. Ale może również mówić o skłonności do rozdawania wcześniej gromadzonych bogactw. Także moi kochani, taki króciusieńki przegląd Domu Pucharów. Mam nadzieję, że na szybciora Wam się to bardzo, bardzo przyda. Zrobię oczywiście cztery domy, zrobię oczywiście cztery dwory, czyli figury. Także czekajcie na kolejne filmy. Mam nadzieję, że takie skrótowe informacje również przydadzą się osobom początkującym. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!